Adam Ślusarski, witam Państwa w programie Po stronie prawdy. Recepta pod specjalnym nadzorem to temat naszego dzisiejszego reportażu interwencyjnego. Problem dotyczy nie tylko lekarzy, na których Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada bardzo wysokie kary, ale również i nas, pacjentów. Lekarze najzwyczajniej w świecie boją się wystawiać recepty refundowane. Bliżej przyjrzymy się tej sprawie w naszym dzisiejszym programie. Witam na naszej antenie panią prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, panią Bożenę Janicką. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam panie redaktorze, szczęść Boże, witam państwa. Szanowni Państwo, będziemy również rozmawiali w naszym studio z panem Wojciechem Guzińskim, mecenasem, również o tej sprawie. Ja zapraszam teraz na krótki reportaż filmowy, który również przybliży nas i nam wszystkim ten temat. Kontrola u mnie rozpoczęła się w październiku 2021, trwała 15 miesięcy. Efektem jest to, że Narodowy Fundusz Zdrowia chce, żebym zapłacił ponad 3 200 000 za wystawianie recept refundowanych, które według funduszu były niepoprawnie wystawione, a oceniany byłem przez kontrolerów, z których żaden nie jest lekarzem, nie jest specjalistą. Tu lekarze stają się ofiarami tego systemu po prostu. System jest bandycki, jest opresyjny, powoduje, że boimy się przepisywać recept refundowanych. Ja od półtora roku, od czasu kontroli, boję się przepisywać recept refundowanych. Mówię o tym swoim kolegom i powiem pani redaktor, że po prostu przestali wystawiać te recepty. Skutkiem jest to, że pacjent traci, bo pacjent będzie płaci po prostu 100%, a płacimy ZUS-y, jakie płacimy i każdy z nas płaci, więc to jest po prostu skandal, uważam, skandal. Jak ta kontrola wyglądała? Co podlegało kontroli? Fundusz po prostu przyszedł do mnie, ni stąd, ni znowu, bez zapowiedzi. Okazuje się, że mam ponad 5 tysięcy pacjentów kontrolowanych z ostatnich 6 lat. I mam mało czasu na dostarczenie wszystkich dokumentów i nie jest to w formie elektronicznej, że ja mogę prawda, wszystko ściągnąć, tylko to jest w formie papierowej. Wszystko jest napisane, numery PESEL są napisane, więc ja mam to wszystko pościągać i wysłać, wydrukować funduszowi, więc to są takie stosy po prostu dokumentów, które trzeba dostarczyć. To jest w ogóle skandaliczne. Kiedy mam to zrobić, jak ja pracuję od rana do wieczora, zresztą wszyscy lekarze tak pracują, zajmują się leczeniem pacjentów, a nie ściąganiem, wysyłaniem do funduszu sterty dokumentów. To jest w ogóle skandaliczne i to wszystko jest robione pod zastraszeniem, pod rygorem, że jak nie dostarczę, to w ogóle wymierzą mi nie wiadomo jaką karę. A karę tak czy siak mi wymierzyli, ponad 3 miliony. Wszyscy słyszeli o doktorze, który dostał 8,5 miliona kary z NFZ-u i popełnił samobójstwo. Nikt o tym nie mówi. Ja znam pana doktora starszego z Oświęcimia, który musiał zamknąć praktykę, bo dał mu fundusz zapłacić 2 miliony. Mój tata, który też jest lekarzem, rozmawiał z kontrolerem z funduszu. Dlaczego tak? Dlaczego tak robią? Dlaczego mu każą zapłacać karę, no to dostał informację, że jak pan jest taki dobry, to niech pan zapłaci za tą pacjentkę. Klienci, którzy zgłosili się do nas w związku z prowadzoną kontrolą przez organ NFZ-u, stawili dokumentację i wskazali jakby problem, z czym się borykają. My oczywiście po gruntownej analizie materiału dowodowego i tego, jak sytuacja się ma, również na płaszczyźnie proceduralnej, zwróciliśmy uwagę na szereg ogromnych zaniedbań na wielu płaszczyznach dotyczących prowadzonej właśnie kontroli. Niestety pokazuje to, jak bardzo wadliwy jest system państwa polskiego, szczególnie w tym obszarze, i pokazuje potworne zaniedbania i potworne nieprawidłowości prowadzą do sytuacji, w której kontrole po prostu są nielegalne. Przykład ten pokazuje, że kontrola pierwszej instancji, która trwała 15 miesięcy, już sam fakt trwania tak długiej kontroli pokazuje, że nie jest ona legalna. W Polsce, żeby doprowadzić do kontroli, która jest w trybie prawidłowym i która uznana miałaby zostać za legalną, nie może trwać dłużej niż 48 dni roboczych. Więc jakby już okres prowadzonej kontroli w trybie tej pierwszej instancji pokazuje, że nie była ona prawidłowa, nie była ona legalna. To jest jakby pierwszy element, który jest kluczowy i pokazuje jakby do czego doprowadziliśmy. Jakby ciekawym jest to, że organ pierwszej instancji, który wydał decyzję negatywną, w której to wskazał kontrolowanemu lekarzowi na karę ponad 3 milionów złotych, co jest jakby totalnym absurdem, biorąc pod uwagę materiał dowodowy w sprawie, wskazał nam, że kontrolowany lekarz może odwołać się od tej
decyzji w terminie 14 dni. Tutaj zwracam uwagę, jaką mamy skalę. Mamy 17 tysięcy, niespełna 17 tysięcy recept refundowanych, które podlegały kontroli i 35 tysięcy pozycji lekowych. Szanowni Państwo, w terminie 14 dni, w którym my mieliśmy, gdzie organ badał przez 15 miesięcy, a my mamy 14 dni na ustosunkowanie się do tej odpowiedzi, to jest nierealne. Jeżeli zwrócimy uwagę na ilość roboczogodzin, to proszę zwrócić uwagę, że musielibyśmy w ciągu jednej minuty analizować trzy recepty, co jak wszyscy wiemy, bez absolutnie żadnej przerwy, bez przerwy w ciągu tych 14 dni, co jest totalnie nierealne. A mówimy wyłącznie o receptach, a mamy do czynienia również z pozostałą dokumentacją medyczną, cała analiza, weryfikacja, przedstawienie wyjaśnień, jakby to wszystko to jest czas, którego my nie dostaliśmy, mimo że wystąpiliśmy do organu o wydłużenie tego terminu, nie dostaliśmy tego czasu. W związku z czym sprawa została przeprowadzona, zamknięta decyzją taką, jakiej wspomniałam, ponad 3 miliony kary. Oczywiście odwołaliśmy się od tej decyzji do prezesa NFZ-u, w której, co ciekawe, jak sobie przeanalizowaliśmy, organ ten miał 9 dni, biorąc pod uwagę okres wysyłki, w ciągu 9 dni, szanowni Państwo, wydał decyzję potwierdzającą ustalenia organu pierwszej instancji. I tutaj również zwracam uwagę, w terminie 9 dni przeanalizowanie niespełna 17 tysięcy recept oraz 35 tysięcy pozycji lekowych oraz dodatkowo pełnej dokumentacji medycznej, która była zgromadzona w obrysie materiału dowodowego, plus nasze wyjaśnienia, wobec tego wskazywałoby, że organ miał analizował w ciągu jednej minuty cztery recepty. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że jest to totalna fikcja. Jest to totalnie nierealne i to jest absolutne kuriozum. Doszliśmy do sytuacji, w której to wydawane są decyzje na podstawie de facto powielanych decyzji organów pierwszej instancji. Jakby nie mamy do czynienia w naszym systemie prawnym z okolicznością, w której dochodzi do realnego zbadania materiału dowodowego przez organ, który jest za to odpowiedzialny. Już pomijam fakt, który również jest kluczowy, że organ wskazał w decyzji, że oparł się o obwieszczenie. Artykuł 87 Konstytucji wprost wskazuje, z jakich źródeł prawa organy mogą korzystać. I jakby obwieszczenie nie jest takim źródłem prawa, które uprawomocnia i umożliwia wydawanie decyzji na podstawie wyłącznie obwieszczenia. Po prostu cała kontrola, która jakby na każdej płaszczyźnie, o której tutaj wspomniałam, zarówno na płaszczyźnie ogólnej legalności pod kątem długości trwania procedury, pod kątem możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, ale także na podstawie tego, na czym została poparta i jakby co było podstawą wydania określonej decyzji, wskazuje totalne kuriozum i totalny absurd. Jakby każdy prawnik jest w stanie jakby twierdzić to, że sytuacja, do której doszło, pokazuje absolutną wadliwość systemu. Niestety musimy tak powiedzieć, niestety taka jest prawda. Kontrola prowadzona w stosunku do doktora Bukowczana miała na celu weryfikację prawidłowości wystawiania recept przez doktora Bukowczana. Ona się odbywała na podstawie umowy, którą doktor Bukowczan zawarł z NFZ-em i na podstawie ordynacji lekarskiej. I w toku prowadzenia tej kontroli NFZ wskazało rzekome nieprawidłowości w stosunku do doktora Bukowczana, polegające na tym, że dr Bukowczan nie wskazywał w sposób odpowiedni wskazań refundacyjnych, które wyszczególnione są w obwieszczeniu ministra zdrowia. Czyli można ogólnie powiedzieć, że kontrola dotyczyła braku w dokumentacji, którą prowadził dr Bukowczan w stosunku do pacjentów. Myślę, że bardzo ważną kwestią do podkreślenia jest to, że kontrola prowadzona w stosunku do dr Bukowczana była prowadzona przez osoby, które nie mają specjalizacji z zakresu endokrynologii, diabetologii, specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, czyli te wszystkie specjalizacje, które dr Bukowczan posiada. Czyli innymi słowy możemy powiedzieć, że kontrola była prowadzona przez osoby, które nie posiadają kwalifikacji do oceny pracy tak wybitnego specjalisty jak dr Bukowczan. Czyli nie posiadają wiedzy, doświadczenia, umiejętności i takiej praktyki w pracy z pacjentem, tak? I jeżeli dr Bukowczan dostałby realną szansę na ustosunkowanie się do zarzutów, które zostały mu przedstawione, a takiej szansy niestety nie dostał, ponieważ termin na ustosunkowanie się do zarzutów był 14-dniowy, pomimo tego, że składaliśmy wnioski o przedłużenie tego terminu, które nie zostały uwzględnione, więc tak naprawdę nie było realnej szansy na ustosunkowanie się, a w naszej ocenie, jeżeli tylko dr Bukowczan taką szansę by dostał, to moglibyśmy wytłumaczyć, w jaki sposób te wskazania refundacyjne były spełniane, pomimo tego, że kontrolerzy uważali inaczej. W
wzmagają się kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia wśród lekarzy. Przed chwilą rozmawialiśmy z panem doktorem, który dostał 3 miliony kary. Co pan w ogóle myśli o tym przypadku? Po kilku latach pracy na uczelni wyjechałem najpierw do Stanów Zjednoczonych, na Uniwersytecie Harvarda pracowałem i bostońskim, a potem do Irlandii, gdzie zrobiłem specjalizację z chirurgii i z urologii. I wróciłem do Polski, też potem byłem wykładowcą, adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim. I zostałem poproszony o taką obiektywną ocenę przypadku pana doktora nauk medycznych Jakuba Bukowczana, ponieważ ja uczestniczyłem w różnych systemach medycznych na całym świecie praktycznie, bo i w Stanach, i w Europie, i też w Polsce. I muszę powiedzieć, że nigdy z takim rodzajem kontroli nie spotkałem się. To kiedy zobaczyłem, jak najwybitniejszego lekarza w swojej dziedzinie, jednego z najwybitniejszych na świecie, pana doktora nauk medycznych Jakuba Bukowczana, który jest specjalistą endokrynologii, diabetologii i chorób wewnętrznych, i który zdobywał wiedzę w najlepszych ośrodkach na świecie, w Polsce, potem w Irlandii, potem w Newcastle, czyli w Anglii, a potem w Nowym Jorku u najwybitniejszego specjalisty leczenia otyłości. Również wykształcił się na wykładowcę międzynarodowego. Przecież skończył podyplomowo King's College po to, żeby nauczać medycyny innych. W jaki sposób została przeprowadzona kontrola? Kontrola dokumentacji pod kątem refundacji medycznej. Byłem zszokowany, w jaki sposób można niekompetentnie przeprowadzić taką kontrolę. Taką jednostką, jaką jest pan doktor nauk medycznych Jakub Bukowczan, który bez mała można powiedzieć, że jest doktorem religią w endokrynologii i diabetologii, kontrolują osoby nie będące specjalistami. Zespół kontrolerów z NFZ-u, proszę sobie wyobrazić, że składał się nie specjalistów z endokrynologii, endiabetologii czy chorób wewnętrznych, czy byli to po prostu przypadkowi ludzie, którzy mają funkcję w NFZ-cie do kontroli i przecież oni nie umieją ocenić, czy medycznie działania, które pan doktor prowadził, są właściwe. Przecież pan doktor stosuje najnowocześniejsze metody. Trudno oczekiwać, żeby stosował starsze metody, które podlegałyby bezdyskusyjnej ocenie pozytywnej ze strony NFZ-u. Zresztą muszę powiedzieć, że to nie jest tylko przypadek pana doktora Bukowczana. Jest mnóstwo takich przypadków doktorów, którzy są kontrolowani przez NFZ, dostają milionowe kary. W województwie małopolskich słyszałem o 2 milionach kary, ale parę lat temu w Oświęcimu lekarz, już będący emerytem, a przecież na lekarzach emerytach teraz jest oparty cały system, dostał karę 2 milionów złotych. To jest kuriozum, jak można w ten sposób, jak system może w ten sposób niszczyć wybitnych lekarzy. Tym bardziej, że pan doktor nauk medycznych Jakub Bukowczan jest człowiekiem, który pomaga dziesiątkom tysięcy ludzi. Pracuje ponad miarę. Ma dziesiątki tysięcy uratowanych pacjentów. On zajmuje się chorobami metabolicznymi, czyli chorobami cywilizacyjnymi. Tylko każdy z nas to dotyka. Każdego z nas albo potencjalnie dotkną te choroby. Zajmuje się trudnymi przypadkami zajścia w ciążę. Zajmuje się powikłaniami otyłości, cukrzycą dla różnych pacjentów, bardzo trudnych, osiąga niesamowite rezultaty w leczeniu. Jak może system atakować takiego lekarza, zamiast go wspierać, żeby mógł nowocześnie się leczyć? Powiem pani jeszcze inne przykłady. Są lekarze, którzy dostają ogromne kary i przestają pracować w zawodzie lekarza. No to kto będzie nas leczył? Przecież w Polsce brakuje lekarzy. System oparty jest głównie o lekarzy, którzy są już w wieku emerytalnym. I jeżeli dostają kary, jakiekolwiek, czy to będzie 100 tysięcy, czy 50 tysięcy, czy kilka milionów, to nie tylko to jest niesprawiedliwe, ale powoduje, że ci lekarze są załamani, kwestionują w ogóle, po co leczą, po co pomagają ludziom. Ponieważ zostałem poproszony o to, żeby ocenić w sposób obiektywny całą dokumentację, którą pan doktor Jakub Bukowczan wymieniał z NFZ-em, to
zobaczyłem mnóstwo błędów. I to jest przykład, jak nie należy prowadzić kontroli. Kontrola ma pomóc w nie tylko czy sprawdzeniu, żeby były przestrzegane zasady, ale żeby poprawić system, żeby ten system służył pacjentom. Nie NFZ-owi, nie ministerstwu, tylko pacjentom, bo jeżeli lekarze przestaną pisać leki refundowane, to pani rodzice, moi rodzice, pani, wszyscy inni ludzie na tym ucierpimy. Zgadzamy się co do tego, że kontrole są potrzebne, ale one nie mogą być prowadzone w jakiś sposób taki kuriozalny, prawda? Dokładnie. Pracowałem w różnych systemach na świecie i miałem różne kontrole. Był powodem tego, że zostałem poproszony o to, żeby zapoznać się z przypadkiem tutaj pana doktora Jakuba Bukowczana. I muszę pani powiedzieć, że miałem kilka kontroli różnych systemów i nigdy one nie przebiegały w taki sposób. Nie jest możliwością, żeby osoby, które nie są specjalistami w danej dziedzinie, wypowiadały się na ten temat. Nie jest możliwością, żeby ograniczać lekarzowi próby kontaktu z NFZ-em czy z jednostką, która go kontroluje. Znaczy, ja dobrze pana rozumiem, pan doktor nie mógł się wytłumaczyć z tej kontroli, która została... Dokładnie tak. Pan doktor Jakub Bukowczan nie miał szansy się wytłumaczenia. Została mu odmówiona ta szansa oficjalnego spotkania się i to chyba dwukrotnie. Recepta refundowana to jest taka recepta, gdzie państwo dopłaca do leku. I lekarz nie ma nic, bo to lekarz nie handluje lekami, bo nie ma prawa w Polsce handlować lekami. Lekarz wychodzi naprzeciw pacjentowi, żeby był w stanie pacjent kupić ten lek, bo przecież nie każdego pacjenta na każdy lek stać, a nie możemy ograniczać dostępu do nowoczesnego leczenia poprzez kryterium pieniędzy, które ma ten pacjent. Kolejnym problemem, który lekarze napotykają każdego dnia, jest to, że listy refundacyjne, które układane są w ministerstwie, czyli listy, na których są wpisywane leki, że będą zdaną refundacją, czyli sprzedawane w aptece, czy po prostu będą tańsze o dany procent dla pacjenta, one są zmieniane bardzo często, co 3 miesiące. Przecież lekarz nie może poświęcać czasu, żeby śledzić każdy lek co 3 miesiące. Lekarz jest od leczenia. W sytuacji, gdy w służbie zdrowia w Polsce brakuje lekarzy, dodawanie im dodatkowych zadań, które nie są ich obowiązkiem, bo lekarz nie jest szkolony w tym i nie powinien być szkolony i ani nie powinno się od niego oczekiwać, żeby śledził nowe listy refundacyjne Ministerstwa Zdrowia i zastanawiał się, czy nad każdym lekiem, przy każdym pacjencie spędzał czas, który przecież jest bardzo cenny, żeby zastanawiać się, czy pacjentowi można dać, czy nie można. I teraz jeszcze w tym wszystkim w strachu ograniczał, no bo nie oszukujmy się, ja z wieloma lekarzami rozmawiałem i słyszę, że oni po prostu ze strachu przed olbrzymimi karami finansowymi ograniczają pisanie refundowanych leków, mimo że pacjentom się one mogłyby jakby być wypisane. I to jest przerażające. Z jednej strony rozumiem tych lekarzy, z drugiej strony martwię się. No i przecież pacjenci cierpią, ale pacjentem jestem ja, jest pani, jest każdy z nas. A jeżeli nie jest, to będzie. W związku z tym musi się coś zmienić. To musi być całkowita zmiana. Trzeba z lekarzy zdjąć biurokratyczny obowiązek, który nie jest związany ani z leczeniem, ani z podejmowaniem decyzji medycznych. To nie ma nic z tym wspólnego. Trzeba, żeby to robił system, czy komputerowy, czy ministerstwa, ale nie lekarz. Nie można oczekiwać, żeby lekarz takie rzeczy sprawdzał. Sprawdzał, czy pacjent za każdym razem ubezpieczony. Nie zawsze przecież kontrola pana doktora, jeszcze chciałem powiedzieć, pana doktora Bukowczana, obejmowała okres 6 lat. W tym czasie system, który pozwala na przykład na sprawdzenie, czy pacjent jest w danym momencie ubezpieczony, nie zawsze działa. To jest system EWUŚ. Były z nim wielokrotne problemy i od czasu do czasu nadal się zdarzają. I pacjentowi się wierzy, że pacjent mówi, że na przykład jest ubezpieczony, no to nie ma możliwości weryfikacji, to pacjentowi się wierzy. I w tym momencie wypisywane jest, jeżeli można, wypisywane jest lek refundacją, czyli po prostu ze zniżką. A potem okazuje się za jakiś czas, że w tym momencie akurat nie był ubezpieczony i kosztami jest obciążany doktor, który przepisał.
jeżeli lekarze będą bali się wystawiać refundowanych recept, to przecież my wszyscy, i ja, i pani, i każdy z widzów, będziemy musieli zapłacić za pełną wartość leków. Pomimo, że od każdego wynagrodzenia pobierane nam są składki, z których mamy prawo przecież do refundowania. Tak naprawdę mamy tutaj sytuację absolutnie, w mojej ocenie, kuriozalną, ponieważ de facto system może nieświadomie, a może całkowicie świadomie, ja tego nie przesądzam, ale motywuje lekarzy do tego, żeby nie refundowali, nie wystawiali nam refundowanych recept. To jest ogromne zagrożenie dla każdego przeciętnego obywatela. Dla kogo? Dla w dużej mierze widzów telewizji Trwam. Dlaczego? Dlatego, że przecież trzeba wiedzieć, że z wiekiem każdy z nas ma raczej więcej dolegliwości medycznych i no, każdy chciałby być zdrowy, ale praktyka jest taka, że im jesteśmy starsi, tym częściej chodzimy do lekarzy. W gruncie rzeczy ludzie bogaci i tak będą posiadali środki na to, żeby się leczyć nawet z recept nierefundowanych, ale ludzie starsi, biedniejsi, emeryci, to oni bezpośrednio tracą na tych działaniach NFZ-u. Ja przypuszczam, dlaczego oczywiście taka sytuacja ma miejsce. Bardzo prawdopodobne, że NFZ podczas ostatniej tej tak zwanej pandemii wydał bardzo dużo środków na różne zakup różnych medykamentów, czy też szczepionek, czy też być może respiratorów. Rozumiem, że się nie zgadza jakaś matematyka po stronie NFZ-u, ale co to ma wspólnego z ludźmi, którzy przez 20-30 lat swojej pracy odkładali z każdego swojego wynagrodzenia składki i oczekują teraz w wieku starszym, będąc na emeryturze, czy też w ogóle będąc pracownikami, oczekują prawa do refundowania ich leków, które chcą kupić za ich de facto pieniądze, które przecież zapłacili do NFZ-u, czyli odprowadzili do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do całego systemu zdrowia polskiego. Przecież nam się te leki refundowane należą i nie ma żadnego powodu ani uzasadnienia do tego, żeby motywować lekarzy do niewystawiania refundowanych leków. To jest jeden problem. A drugi problem, który ja widzę jako prawnik. Proszę Państwa, czy Państwo, czy ktokolwiek z Państwa widział i zna przypadki, w których przestępcy, mordercy, gwałciciele, ludzie niegodni, żeby otrzymywali jakiekolwiek sankcje wielomilionowe, czy jakikolwiek morderca, czy jakikolwiek nawet, można powiedzieć, przestępca gospodarczy ponosił sankcje i wypłacał sankcje wielomilionowe? O czym my mówimy? Tu nie ma jakiejkolwiek, można powiedzieć, równowagi pomiędzy sytuacją, w której lekarz leczący w dobrej wierze, czy lekarze, bo to nie mówimy o jednym konkretnym tym przypadku, tylko mówimy o dziesiątkach, a może setkach przypadków, gdy lekarze w dobrej wierze, chcąc chronić nasze zdrowie, nasze życie, wystawiali refundowane recepty, to i otrzymują w podziękowaniu, w cudzysłowie, otrzymują sankcje na poziomie 2 milionów, 3 milionów, jak w tym przypadku, czy 8 milionów, jak w przypadku lekarza z Łodzi, który popełnił samobójstwo, a jednocześnie przestępcy, mordercy, notoryczni przestępcy gospodarczy nie ponoszą żadnych sankcji. O czym my w ogóle mówimy? To jest jakieś kompletne, totalne pomieszanie porządków. Nie możemy się zgodzić, my obywatele, tu nawet nie chodzi o tego konkretnego wyłącznie pana doktora, ale my pacjenci nie możemy się zgodzić na atak na lekarzy, bo to jest atak na nas, na każdego z nas z osobna. System zawiódł, system doprowadził do sytuacji, w której lekarze są karani w gigantycznych karach, które niestety nie są ich winą i które pokazują jakby kuriozum sytuacji, w której niestety wszyscy zostaliśmy przedstawieni i system wymaga natychmiastowej naprawy i zrewitalizowania systemów kontroli w Polsce. Adam Ślusarski, witam ponownie. Program Po Stronie Prawdy. Dziękuję koleżance Gabrieli Schroeder za przygotowanie materiału filmowego. Witam ponownie w naszym studio panią prezes Bożenę Janicką, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Będziemy również łączyli się z panem Wojciechem Guzińskim, mecenasem, który również naświetli nam ten temat od strony prawnej. Pani prezes, ważna sprawa, bo no, z jednej strony należy się cieszyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia dba o nasze finanse, o nasze podatki i chce racjonalnie tutaj te pieniądze wydawać, ale w tym wypadku zachodzi takie pytanie, czy nie jest to wylanie dziecka z kąpielą, ponieważ tak wysokie kary i to, że lekarze przestali, co niektórzy, wystawiać recepty, bo się po prostu boją tych wysokich kar, no, powoduje, że zarówno ci lekarze są dla nas mało przydatni, jak i cały system refundacji, no, po co
co on w ogóle istnieje. Oczywiście no, to jest jakiś pewien aspekt tej sprawy i pewien wycinek, ale on dotyczy konkretnych lekarzy, konkretnych ludzi. Trzeba tę sprawę w jakiś sposób no, rozwiązać, tak aby, jak to powiedziałem, no, nie wylać dziecka z kąpielą, aby lekarze nie bali się przepisywać tychże recept albo generalnie zostali zwolnieni z obowiązku wystawiania, znaczy decydowania o tym, czy komuś się należy recepta, czy nie. Jak to wygląda, pani prezes? Panie redaktorze, szanowni państwo, sytuacja jest faktycznie bardzo dziwna i szkodliwa dla wszystkich, dlatego że nagle w ciągu ostatnich 2 lat Narodowy Fundusz Zdrowia zaczął szukać pewnych rezerw, pewnych środków finansowych właśnie w receptach, sprawdzając, weryfikując ich refundację. Jeżeli chodzi o refundację, ona na przestrzeni lat bardzo się zmieniała. Dzisiaj mamy sytuację, w których jeden lek potrafi być w 5-6 zakresach refundacyjnych. I do tego jeszcze mamy co 2 miesiące zmieniającą się tak zwaną listę obwieszczenia ministra, gdzie właśnie minister zdrowia dodatkowo ogłasza kolejne refundacje. Refundacja to jest dopłata przez państwo. Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje, że ta dopłata była niewłaściwa, źle oznaczona, to skutkuje nie tyle do końca nałożenie kary, bo ta kara jest jakimś tam częścią, ale wręcz wprost wzrost przydzielonej refundacji. Czyli my tak naprawdę jako lekarze nie tylko, że leczymy, wskazujemy leki, ale finansujemy te leki, które żeśmy wstecz wystawili naszym pacjentom. Uważamy, że to jest złe i to jest niewłaściwe zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Bo po pierwsze pacjenci dzisiaj mają refundację, natomiast okaże się, że za rok, za dwa, że ta refundacja w jakiś sposób była niewłaściwa. To, co nas bulwersuje, że NFZ nie weryfikuje to pod kątem właśnie choroby pacjenta. Bo rozumiem, że jeżeli są to leki gdzieś wypisane, bez potwierdzonego rozpoznania, bez skierowań zaleceń, to ma prawo i dobrze, że budzi to wątpliwość. Natomiast lekarze ci posiadają dokumentację medyczną. Częstokroć posiadają również różnego rodzaju konsultacje, potwierdzenia, czy ze szpitali klinicznych, czy z poradni specjalistycznych, gdzie mamy potwierdzenie wręcz z zaleceniem, a okazuje się, że refundację co właśnie lekarzowi, który ostatni przybył pieczątkę na recepcie. Pani prezes, to oznacza, przepraszam, to oznacza, że lekarz, no tak do tej pory było. No i trudno teraz powiedzieć, że ma być inaczej, no trzeba to jakoś rozwiązać. No lekarz zaczął być lekarzem i jednocześnie urzędnikiem, bo to na nim tak naprawdę spoczywało no to ostateczne powiedzenie, tyle procent refundacji albo tyle procent refundacji albo bez refundacji, no bo ja jestem na miejscu, ja widzę, wiem o co tutaj chodzi, tak? Ale ja tak wspominam dawne czasy, gdy na pocztę się poszło i nie było tej całej komputeryzacji, tych skanerów, i szybciej można było nadać list niż obecnie, mimo tej całej komputeryzacji. Tak samo jest w tym momencie. No, w każdym gabinecie lekarskim jest komputer, recepty są wypisywane za tym pośrednictwem. W aptece to jest, że tak powiem, też już wtedy apteka potwierdza, też to idzie do systemu. Jakoś tak dziwnie to jest, że dopiero gdzieś jakaś kontrola następuje po 2 latach, czy nawet słyszałem, że dłuższe nawet były te... Do 10 lat wstecz, tak? Stwierdzono, że zbadamy, czy tam była recepta dobrze wystawiona i refundacja przyznana. No coś tu jest nie tak ewidentnie. Może jakieś propozycje rozwiązania? Panie redaktorze, od wielu lat wskazujemy rozwiązania, które powinny być. Przecież tak naprawdę lekarz ma jako obowiązek leczyć, znaleźć najlepsze środki, leczyć z najnowszą wiedzą medyczną. Natomiast to, czy państwo stać na mniejszą czy większą refundację, nie powinno być zależne od lekarza. To jest tak naprawdę sprawa ubezpieczenia, ubezpieczyciela i odprowadzonej składki, czyli pacjenta. Zresztą refundacja wśród samych pacjentów budzi bardzo wiele, bo my często w gabinetach słyszymy, że powiedzmy pani Kowalska i pan Janiak mają ten sam lek,
i on ma zniżkę, a ja nie mam zniżki. I my często musimy tłumaczyć, że wie pani, bo pani ma inne rozwiązanie, bo pani ma inne kwalifikacje, albo pani dziecko nie skończyło 5 lat, więc jeszcze się mu nie należy. Więc ta refundacja dzisiaj jest koniecznością do wyjaśnienia. My wprost mówimy, że trzeba ją uczcić, zautomatyzować. I dwa, tak naprawdę środek finansowy, to tak jak pan redaktor wskazał, to jest apteka. Apteka ściąga, apteka ma pieniążki, ma apteka, zajmuje się hurtownią. Więc ja nawet nie do końca wiem, jakie są kwoty za dane leki. Więc ja mam określać refundację, ja mam zdecydować o leczeniu, a nie o tym, czy pacjent jest skłonny, czy może dołożyć, czy nie może dołożyć. Myślę, że tu przede wszystkim trzeba zmianę prawa, zniesienie z tego z lekarza, bo pan redaktor już zaczął sprawę, którą dla nas dzisiaj jest wielkim problemem. Ja się zastanawiam, ile mam pacjentów zarejestrować na godzinę, bo jeżeli ja będę musiała przejść 3 lub 4 rejestry, to muszę sprawdzić charakterystykę produktu, muszę sprawdzić ustawę refundacyjną czy ten lek. I jeszcze oświadczenie ministra, bo może w ostatnim miesiącu czy 2 miesiącach ono się zmieściło, to być może, że ja na godzinę mam przyjąć 2 pacjentów, może 3, a może 1. Bo jeżeli jest to tak rozbudowane, no to lekarz niestety albo mu pozostaje nie przypisywać żadnej refundacji i to jest ze szkodą dla pacjenta, albo siedzieć w tych przepisach prawnych i trzymać pacjenta od. Często mówi, że może by pani na mnie popatrzyła, a nie tylko w komputer, ale dzisiaj niestety to skutkuje wprost finansami. Ja myślę, że te pieniądze, które dzisiaj są do zwrotu, koledzy niestety w dużej części mają się wyindykowane ze swoich kont. Tak, pani prezes, o to chciałem właśnie zapytać. Pani prezes, chciałem o to zapytać właśnie o tą windykację. Jakie są te przypomnijmy, bo to padło, ale też chciałem od pani to potwierdzić, że naprawdę tak wysokie są te kary i konieczność tego? Jak to wygląda? Panie redaktorze, kary są bardzo różne. Te windykacje są różnymi kwotami. Oczywiście taka sytuacja, jak ja mam około 500 zł za koleżankę, która już u mnie nie pracuje i to było około 8 lat temu i wypisała 3 puszki leka, więc ja taką windykację dzisiaj mam, ale w większości to się zaczyna od 10, 20, 30 tysięcy, ale mamy również kolegów, którzy mają 150, 180, a mam rekordzistę, zresztą sprawa jest w sądzie w tej chwili, który akurat nie za mleko, a za leki przeciwnowotworowe i leki przeciwbólowe u pacjenta, u którego rozpoznano w ciągu 2 lat 3 odrębne nowotwory, więc ten człowiek przeszedł gehennę. Dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia wyliczył kwoty należne do zwrotu dla naszego lekarza na kwotę 470, chyba 5 czy 6 tysięcy. Doszły do tego jeszcze odsetki, bo to był wstecz jeszcze 4 lata, więc jest ponad 500 tysięcy do zwrotu. I co się dzieje? Okazuje się, że Narodowy Fundusz Zdrowia bierze z bieżącej transzy lekarza, czyli jednej transzy lekarz wystawił około 200 tysięcy za swoje leczenie, więc zebrano tę kwotę, więc zostaje bez środków na bieżące utrzymanie praktyki i personelu i w 2 miesiącu równie. Pani prezes, oczywiście, ale to bardzo dużo wyjaśnia. Mam takie też pytanie, bo medycyna to nie jest tak stricte nauką, to jest sztuka. Opiera się na doświadczeniu lekarza też, na jego rozmowie z innym lekarzem, na udziale w konferencji, obserwacji, jak działają te leki, insze i tak dalej. No po prostu to jest człowiek, który na tej pierwszej linii jest i on na bieżąco widzi. Tu nawet taki przykład, no 3 jednocześnie różne nowotwory, no i konieczność znoszenia bólu. Kto nie cierpiał tak, jak cierpią osoby chore na nowotwory, to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. I chwała temu lekarzowi, że no tak robił, żeby ten pacjent nie cierpiał, ratował jak potrafił. No ale czy to jest brak zaufania do lekarzy? No nie wiem, jak to ocenić. Panie redaktorze, wrócę do tego kolegi, bo jak pierwszy raz do nas sprawa, przeanalizowałem to wszystko,
no to oczywiście napisane pismo do prezesa Narodowego Funduszu, że temu lekarzowi to należy order się za wyleczenie, uratowanie tego pacjenta. Bo ten pacjent żyje. On wrócił do pracy. Więc to jest dowód, że medycyna pomogła. No i to, co pan redaktor podkreślił, czego my nie jesteśmy w stanie w urzędniczej części ministerstwa przejść, to, że medycyna nie jest matematyką. U nas nigdy 2 plus 2 nie jest 4. Pacjent, każdy choruje inaczej, każdy potrzebuje tak naprawdę dostosowania dawki. I na dzisiaj my z tego się musimy tłumaczyć przez urzędnika, nie lekarza. Nie system pacjenta, zabezpieczenia pacjenta, tylko bo norma mówi, że należało stosować tyle i tyle. Tak jak teraz mamy pacjentów z pulmozyną. To jest ciężki lek, który był stosowany u pacjentów doświadczonych również, bo to jest mukowiscydoza, ciężka dusza, najczęściej układu oddechowego. Ci pacjenci mają oddechowy lek i mogą zatrzymać chorobę. I tak jak według charakterystyki, powinni stosować inhalację raz dziennie. Ale my mamy z Instytutu Pulmonologii zalecenie, że pacjent ma stosować 2 razy doustnie i donosowo, a jeżeli jest zaostrzenie, to ma zastosować 3 dawkę. I dzisiaj okazuje się, że Narodowy Fundusz Zdrowia każe zwrócić za wszystkie te dawki, bo lekarz nie zastosował się do jednej dawki, tylko zastosował się Pani prezes, na koniec zadam tylko takie proste pytanie, na które już... Pani prezes, przepraszam. Robimy się urzędnikami, tak. Nie lekarzami. Tak, pani prezes, na koniec takie już pytanie, na które nie oczekuję odpowiedzi, bo program się już kończy. No to po co miałby ten lekarz przepisywać tą jedną dawkę i za to będzie refundacja, skoro wiemy, że to w ogóle nie pomoże. Pieniądze pójdą w błoto, a pacjent będzie chory i cierpiał. No to bezsensowna sprawa. Dziękuję ślicznie za naszą rozmowę, pani prezes. Dziękuję, życzę zdrowia, spokoju, panie redaktorze i wszystkim państwu. I oby nasze prawo wróciło do normy. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Program Po Stronie Prawdy, recepty pod specjalnym nadzorem. Naszym rozmówcą jest adwokat Wojciech Guziński z Kancelarii Prawnej Wigen. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, pan robił dodatkowe jeszcze analizy w tej sprawie. Wystosował pan również pisma do Naczelnej Izby Lekarskiej, do Rzecznika Praw Pacjenta, do Rzecznika Praw Obywatelskich. No również tutaj wskazuje pan na pewne błędy proceduralne. Jakie? Tak jest, panie redaktorze. Nawiązując do treści przedstawionego materiału, należy uznać za pewnik, że problem przedstawiony w materiale nie dotyczy wyłącznie tego konkretnego lekarza, ale nas wszystkich, ponieważ ze służby zdrowia korzystamy wszyscy, niezależnie od wieku czy innych czynników. To nasze konstytucyjne prawo, zgodnie bowiem z artykułem 68 Konstytucji, każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W prawie tym zawiera się również prawo do refundacji leków stosowanych w leczeniu, natomiast polskie prawo reguluje kwestie refundacyjne poprzez zamknięty katalog wskazany w obwieszczeniu ministra zdrowia. Sprawa przedstawiona w materiale dotyczy przepisywania pacjentom leków z zaznaczeniem ich częściowej lub pełnej refundacji. W zakresie tym lekarz miał kontrolę NFZ co do stosowania refundacji przepisywanych leków, która ta kontrola charakteryzowała się w naszej ocenie naruszeniem podstawowych zasad prawa wskazanych wprost w przepisach ustaw. W pierwszej kolejności, szanowni państwo, wskazujemy, że przekroczono czas prowadzonej kontroli. Przepisy jasno wskazują, że maksymalny czas trwania kontroli to 48 dni roboczych. Jednak jest on dopuszczalny wyłącznie w przypadku ogromnych kontraktów dla dużych placówek medycznych, takich jak na przykład szpitale. W omawianym natomiast przypadku skala była znacznie mniejsza, a mimo to kontrola trwała 445 dni. To jest ponad 14 miesięcy. Co więcej, w kontekście czasowym warto wskazać, że lekarz korzystał z prawa do złożenia odwołania od wyniku kontroli. Miał on na to 14 dni, co oznacza, że lekarz, mając 14 dni na ustosunkowanie się do zarzutów wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym NFZ, musiał przeciwstawić się de facto zarzutom opartych na dokumentach gromadzonych przez 7 kontrolerów NFZ przez 14 miesięcy. Należy w naszej ocenie
również podnieść kwestię związaną z dokumentacją medyczną pacjentów znajdujących się w różnych podmiotach. Lekarz nie zajmował się swoim sztandarowym celem, czyli nie leczył pacjentów w pełnym możliwym wymiarze czasowym, ale wobec takiej konieczności nałożonej przez kontrolę zajmował się gromadzeniem dokumentów i przekazywaniem jej dla kontrolerów NFZ. Co więcej, stawiamy również pod znakiem zapytania konstytucyjnych przepisów dotyczących refundacji leków. Katalog źródeł prawa regulowany jest przez artykuł 87 Konstytucji i absolutnie nie zawiera on oświadczenia ministra jako źródła prawa. Co więcej, wskazujemy, że obwieszczenie dotyczące zasad refundacji leków jest nieelastyczne i nie zawiera katalogu wszystkich przypadków, które stanowią przesłanki do stosowania danego leku, ale wyłącznie przypadki bardzo jaskrawe i wskazujące na zaawansowane choroby. Problem z mechanizmem refundacji leków nie jest niczym nowym. Znany jest od 2012 roku. Zwracał na to uwagę Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i od tego czasu, mimo licznych nowelizacji ustawy refundacyjnej, sam mechanizm refundacji nie uległ zmianie. Co więcej, tak naprawdę należy zwrócić uwagę na fakt, iż NFZ w przedmiotowej sprawie nie poniósł żadnej szkody. NFZ odmawia częściowo jednorazowej lub krótkotrwałej refundacji, żądając zwrotu kwot refundacyjnych od lekarza przepisującego leki, ale w związku z tym NFZ jako instytucja nie zauważa, że musi długofalowo refundować leki na choroby cywilizacyjne, których leczenie jest długotrwałe. Oznacza to, że de facto NFZ doznał zysku, a nie straty. Lekarz leczył bowiem pacjentów z chorób o charakterze przewlekłym, co powodowało, że de facto w okresie długim NFZ zyskiwał. W tym stanie rzeczy, tak jak wspomniał pan redaktor, faktycznie skierowaliśmy pisma do licznych instytucji, takich jak Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Praw Pacjentów, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej, będąc w głębokim przekonaniu, że dostaniemy w tej sprawie wsparcie tych podmiotów. Ponieważ na istniejącym obecnie stanie prawnym i stanie faktycznym tracą wszyscy ludzie, ponieważ każdy z nas był lub będzie pacjentem, to nieuniknione. A panie mecenasie, jeszcze takie pytanie. A jak by pan się odniósł do tego, że te kontrole są sprzed 4 lat, a nawet i o wiele, wiele lat wcześniej, z wcześniejszych sytuacji, nawet 9 lat wcześniej, to też tak powinno być? Panie redaktorze, tutaj należy zadać pytanie, czy tak powinno być. Nie jestem osobą kompetencyjną do takiej odpowiedzi, natomiast przepisy wskazują, że NFZ faktycznie w takiej sytuacji może dokonywać takiej kontroli, ponieważ okres przedawnienia w takich sprawach wynosi 10 lat. 10 lat. A jeszcze takie pytanie, a co do wysokości tych kar, bo słyszymy o 1 000 000 zł, o 2 000 000 zł dla lekarza, o 9 000 000. Wiem, że niektórzy dostali po parę tysięcy i po prostu dla świętego spokoju wzięli i to zapłacili, bo mówią, że nie mają czasu na to, żeby się tutaj wykłócać o te racje. Pacjentów trzeba leczyć, są zapracowani, mają pasję i po prostu odpuścili tę kwestię. No, ale jak ktoś dostał tak potężną karę, wiemy, że jeden z lekarzy niestety podjął decyzję tragiczną w tej stresowej sytuacji. Niestety to, co pan redaktor powiedział, jest prawdą. Faktycznie kwoty te bywają bardzo różne i należy zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy lekarz, który skupia się na wykonywaniu jak najlepiej swojej pracy, opierając się na ogromnym doświadczeniu, ogromnej wiedzy, będąc de facto elitą w swoim zawodzie, musi często zwracać całe oszczędności swojego życia, bądź de facto popadać w długi. Panie mecenasie, dziękuję za naszą rozmowę. No, z jednej strony pocieszające jest, że administracja państwowa czuwa nad naszymi pieniędzmi, no ale też, aby nie wylewać tutaj dziecka z kąpielą, myślę, że jakaś albo abolicja, albo coś tu jest potrzebne w tej kwestii, ponieważ inaczej to, można powiedzieć, pozbawimy się służby zdrowia za cenę dużej ceny, no a nie ma takiej ceny,
którą można by wycenić, ludzkie życie. Dziękuję raz jeszcze panu, dziękuję również państwu za uwagę. Dziękuję państwu. To program Po stronie prawdy. Tematem był recepta pod specjalnym nadzorem. Adam Ślusarski. Kłaniam się.